Dobry dzień dobry. Witam Cię w moim podcaście Więcej niż fotografia, czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, konkretnych wskazówek, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia. Czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia z tej strony Basiolandia. Nie wiem, jak Ty. Ale ja bardzo lubię obchodzić moje urodziny. Szczególnie, że od kilku lat postanowiłam sobie, że obchodzę po prostu kolejne 18 urodziny. Więc sama rozumiesz, że to naprawdę może być miłe. Lubię tort, lubię to symboliczne dmuchanie świeczek, śpiewanie 100 lat. Jakby jest to takie fajne, przyjemne. Zawsze spędzam ten czas z bliskimi mojemu sercu osobami, więc urodziny dla mnie są takim czymś bardzo, bardzo przyjemnym. Moje ostatnie 18 urodziny też były bardzo wyjątkowe, ponieważ mieliśmy w domu remont. Taki naprawdę generalny remont i mój wspaniały Michał. Upiekł mi własnoręcznie tort na tym placu remontowym i to było przemiłe. Więc urodziny, tort to są tematy, które we mnie wzbudzają takie bardzo pozytywne emocje. Od kilku lat można zauważyć taką tendencję, że sesje urodzinowe, sesje zdjęciowe urodzinowe robią się coraz popularniejsze, i szczególnie jeżeli mamy do czynienia z takimi maluszkami, bo zazwyczaj rodzice na te pierwsze urodziny wybierają się do fotografa i chcą, żeby ten moment uwiecznić. I to jest bardzo fajne, bo takie zdjęcia z tortem, bosymi stópkami i takim małym dzieciaczkiem umazanym tortem są po prostu przesłodkie, a po latach wracając do nich są niesamowitą pamiątką. Więc w dzisiejszym odcinku chciałabym troszeczkę więcej porozmawiać z Tobą na temat właśnie takiej urodzinowej sesji zdjęciowej, ale chciałabym powiedzieć Ci o takiej sesji wykonanej w plenerze. Więc jeżeli masz ochotę posłuchać jak ja to widzę i czy ja takie sesje w ogóle wykonuję i jak się do tego przygotowuję, to zapraszam cię oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Tak jak już wspominałam chwilkę wcześniej, te sesje urodzinowe w ostatnich latach zrobiły się bardzo, bardzo popularne. Ja uważam, że to bardzo fajnie, bo takie zdjęcia z urodzin, czy to pierwszych, drugich, trzecich, czy nawet trzydziestych, to bardzo, bardzo fajna pamiątka, bo jakby dane urodziny obchodzimy tylko razy w życiu. No i czasu później nie cofniemy. Ewentualnie można obrać taką strategię jak ja, żeby po prostu obchodzę kolejne 18 urodziny. No ale umówmy się, od pewnego wieku obchodzimy kolejne 18 urodziny, a jak jesteśmy tam jeszcze przed tą 18, to odliczamy do tej osiemnastki, ale może to jest temat na inny podcast. Wracając do na przykład takich sesji na roczek, bo one są najbardziej popularne. No to przepisem na taką sesję jest to, żeby był wspaniały tort, mogą być też balony, mogą być jakieś symboliczne cyferki, czy to drewniane, czy to nie wiem, w formie właśnie balonów, jedynka, dwójka, trójka, w zależności od tego właśnie, które urodziny dziecko obchodzi. I w większości sytuacji te sesje są właśnie wykonywane w studio, no bo wiadomo. Jest cieplutko, można tam jeszcze dodać dużo różnych gadżetów, jakieś różne tła i oczywiście, jeżeli komuś się to podoba, to jak najbardziej. Jakby o gustach się nie dyskutuje, każdy ma inne preferencje. Ale ja w, z moją naturą takiego, można powiedzieć, człowieka lubiącego krzaki i lubiącego wykonywać właśnie sesje w plenerze, ja moich klientów w zdecydowanej większości przypadków na takie właśnie sesje urodzinowe zabieram w plener. I oczywiście tutaj ważna uwaga. Wiosna, lato, jesień to są idealne momenty do wykonania takiej sesji w plenerze. Zimą jest troszeczkę gorzej, no bo z tym tortem byłoby trochę ciężko cieszyć się nim albo jeść sobie go rączkami, kiedy będziemy mieć jakiś tam bardziej taki srogi mróz. Minus 10 czy nawet minus 5, to po prostu będzie chłodno, więc wtedy wiadomo, e, robimy sobie tą sesję w studio, ale. Jesień, wiosna czy lato to naprawdę są fantastyczne momenty, kiedy możemy taką sesję wykonać w plenerze i mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia, zresztą zobaczysz w notatkach do tego odcinka zdjęcia przykładowe z moich sesji w plenerze, Naprawdę, matka natura dalej daje nam niesamowite możliwości, więc warto z tego po prostu skorzystać. I teraz powiem Ci, o czym warto pamiętać przy organizacji takiej właśnie sesji zdjęciowej, urodzinowej w plenerze. Pierwsza, bardzo ważna sprawa. Wybierz odpowiednie miejsce, gdzie zrobisz tą sesję. Już tłumaczę ci, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że na sesji urodzinowej pojawi się tort. No bo to jest taki mocno symboliczny element, bez którego raczej sesja urodzinowa byłaby taka słaba. Więc potrzebujesz miejsca, w którym będzie względnie płasko i będziesz miała miejsce, żeby po pierwsze posadzić dziecko, jeżeli mówimy o małym dziecku, no to posadzić dziecko, plus Postawić obok niego ten tort, więc to nie może być jakiś pochyły teren, to nie mogą być jakieś nierówności, no bo po prostu nie będzie to dobrze wyglądało. Więc to miejsce, które wybierzesz do sesji, jest bardzo, bardzo ważne. Druga sprawa. Odpowiednio potrzebujesz dobrać stylizację do tematu tej sesji. No bo zobacz, jeżeli na przykład robisz sesję w studio i masz tam mnóstwo dekoracji, tam jest w ogóle bardzo kolorowo, no to oczywiście możesz sobie pozwolić na jakieś takie odważniejsze stylizacje, ale jeżeli robisz sesję w lesie, blisko natury, to ja proponowałabym ci postawić na bardzo prostą stylizację, taką, która nie będzie odciągała uwagi od dziecka, a będzie po prostu takim dodatkiem, więc zawsze proste wzory, kolory takie ziemiste, kolory takie pasujące do tego, co mamy w danym momencie w lesie. Więc jeżeli mamy na przykład jesień i mamy piękne, pomarańczowo, brązowo, czerwono-żółte barwy dookoła, to oczywiście możemy do tego dopasować stylizację. Zawsze w plenerze sprawdzi nam się zielony, zawsze sprawdzi się kremowy, tak ubrane dziecko. W prosty, taki skromny sposób na pewno będzie nam pasowało do właśnie tej stylizacji, i ta stylizacja jakby nie zabierze temu dziecku uroku, a tylko doda. Bo pamiętajmy, że na sesji zawsze najważniejszy jest model. No i kolejna sprawa. Jeżeli sesja urodzinowa, to tort. No i z tortem jest podobna zasada jak z, ty z tym ubraniem, czyli z tą stylizacją. Jeżeli już idziemy w plener. To też najlepiej będzie wyglądał taki skromny, leśny tort, taki, który będzie nawiązywał do tego, gdzie jesteśmy. Ja, na przykład, moje torty do sesji, ostatni był z jeżem, więc było bardzo leśnie. Były torty z sarenką, był tort z liskiem i to naprawdę pięknie nam się komponowało. Nie było czegoś takiego, że nagle po prostu tort nie pasował do reszty. Bo jakby dbamy o to, żeby ta cała sterylizacja była wspójna, więc tutaj też trzeba zadbać o to, żeby tort po prostu nam pasował. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o gadżety, to ja sobie tak myślę, że w plenerze mamy wystarczająco dużo takich pięknych rzeczy, że dodawanie czegokolwiek to byłaby trochę przesada. Oczywiście można, można nie wiem, dodać balony, bo na przykład wiemy, że dziecko na nie zwróci uwagę, i rodzice chcieliby, żeby były też zdjęcia z balonami. Super, ale to też można fajnie dobrać kolorem, żeby nic nam się z sobą tam nie gryzło. Ale ja bym też nie dodawała zbyt dużo tych gadżetów, żeby to wszystko było takie skromne, proste. Bo pamiętajmy, że prostota jest ponadczasowa i warto na nią stawiać. I takie kadry są bardzo rozczulające, takie, takie proste, skupiające naszą uwagę na dziecku. Nic tam nie odciąga tej uwagi, i myślę, że o to chodzi, żeby ta nasza uwaga właśnie była skupiona na najważniejszej osobie na tym zdjęciu, czyli na naszym małym, świętującym modelu swoje pierwsze, drugie, trzecie bądź czwarte urodziny. I kolejna taka rada to to, żeby. Te zdjęcia zrobić o odpowiedniej godzinie. Wiadomo, godzina ma znaczenie, bo tutaj chodzi o światło to jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, żebyśmy na tą sesję umówiły się o godzinie, która będzie dogodna dla dziecka. Bo wiadomo, że jeżeli trafimy w porę snu dziecka, no to ono nie będzie zadowolone i najpiękniejszy nawet tort nie za bardzo to dziecko zainteresuje. Więc tutaj kwestia ustalenia tego z rodzicami, jaka ta godzina będzie odpowiednia, bo musimy mieć modela w dobrej formie, no bo to ma być radosna sesja, a nie sesja, na której dziecko będzie zmęczone, złe, głodne i, i w ogóle po prostu nic się nie będzie kleiło. Chociaż, jak będzie głodne, no to bardziej nam się zainteresuje tortem. Ale dzieci zwykle i tak interesują się tym tortem, bo po prostu to jest jakaś nowość, która się pojawia na zdjęciach. A jak jeszcze pozwolimy im rączkami gdzieś tam w tym torcie sobie ciapać, no to to już w ogóle jest super opcja, bo dzieci w większości przypadków po prostu lubią takie rzeczy. Więc tutaj troszeczkę nam ten tort też będzie pomocny. I ostatnia taka rada, którą mam dla ciebie, to to, żeby takie zdjęcia z tortem. Szczególnie z takim tortem, którym dziecko może się po prostu pobrudzić, żeby wykonywać je na końcu sesji. No bo podczas sesji urodzinowej możesz na początku zrobić zdjęcia z rodzicami, możesz zrobić zdjęcia na przykład z tymi balonami, które też przygotowałaś sobie na przykład na sesję. A na końcu, kiedy już wierzy, że masz te pierwsze zdjęcia zrobione z czystym dzieckiem, na końcu po prostu wjeżdża ten tort i wtedy, jak dziecko się ubrudzi. To nic nie szkodzi, no bo ty już masz te wcześniejsze zdjęcia zrobione. Jeżeli zrobiłabyś to w odwrotnej kolejności, no to wiadomo, byłoby to trochę problematyczne, bo już masz pobrudzone dziecko i wtedy jakby tego nie odwrócisz. Także to są te wszystkie rady, które mam dla ciebie, jeżeli chciałabyś wykonać właśnie taką sesję urodzinową w plenerze. Z całego serca zachęcam cię do wykonania takiej sesji, ponieważ wiem, jakie piękne efekty można uzyskać. Matka natura, tak jak mówiłam, daje nam niesamowite możliwości, więc korzystaj z nich. Jeszcze mamy jesień, jeszcze taką sesję możesz wykonać w plenerze. Ja mam jeszcze zaplanowane w tym roku sesje właśnie urodzinowe w plenerze, na co już ogromnie się cieszę. Więc mam nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Mam nadzieję, że cię zachęcił i wybierzesz się właśnie na taką sesję w plener. A jeżeli. Zrobisz taką sesję, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli oznaczysz mnie na zdjęciu, ja wtedy bardzo chętnie zobaczę, że Cię zainspirowałam, zachęciłam, wybrałaś się w plener i zrobiłaś taką sesję i będzie mi niezmiernie miło. A teraz ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Pamiętaj o tym, że zawsze możesz do mnie napisać, możesz podzielić się informacją o tym podcaście, to też jest dla mnie wtedy taka nagroda za to, co robię, żeby wieść o tym podcaście, rozeszła się jak najszerzej. Także jeżeli udostępnisz informacje o tym podcaście, będzie mi bardzo miło, a teraz ściskam Cię i do usłyszenia już za tydzień.